O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 10 maja. Zapomniałem zabrać kamery GoPro ze sobą, ale mam telefon, więc nagram Wam telefonem. Pytacie, jak jęczmień, Słomek? Wcześniej siany jęczmień, bo tutaj było siana chyba 8 marca. Pewnie Ci zmarz. Pewnie Ci zmarz, nic z tego nie będzie. Bida z nędzą. No i jak widać, jęczmień w całej okazałości. Akurat teraz pojedziemy pod słońce, więc pokażę Wam go w tą stronę. Po prostu jak to wygląda. Jęczmień Yary Runner Saturn Union, siany w dość wczesnym terminie. Mam jęczmień siany w dwóch terminach, czyli 6 marca, a drugi praktycznie miesiąc później, na początku kwietnia, na mocnej glebie. Tutaj taka działka, no lżejsza, tak? Lżejsza ziemia. Jęczmień bardzo ładny, intensywny kolor, idealnie zdrowy. Jest to jęczmień na systiwie, także tutaj nie planuję żadnej ochrony na liść, no w tej fazie, tak? Ewentualnie pójdzie sama regulacja, ale o tym za chwilę. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć silnych rozkrzewień i są kolejne nowe, młode. No, wilgoci na razie odpukać jest dość sporo. O, jęczmień ma to do siebie, że on jest taki, o, no taką specyficzną budowę ma. Tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7 rozkrzewień. Także w zupełności obsada będzie wystarczająca. Jedno, co mnie tak troszkę denerwuje, takie pasy za kołami, tam gdzie szło, gdzie trafił za kołem, jest troszkę bardziej ciemny. Gdyby był powałowany, może byłby bardziej równy, chociaż i tak nie ma co tutaj narzekać. No i przyszła pora na odchwaszczanie. Faza krzewienia, no to jest dobry moment. Wiadomo, że w jęczmieniu jarym, jak on już wysertuje, teraz jak przyszło cieplutko, to te fazy będą przeskakiwały z dnia na dzień. Z dnia na dzień, niekiedy się nawet nie obejrzymy, to pierwsze kolanko ucieknie nam już wysoko, wysoko, wysoko. No ale dobra, do rzeczy. W sumie w zeszłym roku leciałem też Saracenem, w tym roku też Saracen Max. Tutaj, no przede wszystkim tak, fasty dwuliścienne. Z osikiem tutaj problemu nie ma, w jarych zbożach wiadomo, z chwastami typu miotła nie ma problemów. Stanowisko, no tutaj akurat taka ziemia 4A, 4B, ale z możliwością nawadniania. W razie W będziemy nawadniali, tutaj obok będą buraczki. No i tak, 25 gram Saracenu Max. Chwasty dwuliścienne znikną, zabieg w sumie no, po zeszłym roku widać, że skuteczny. 4 dyszki, nie ma co tutaj wymagać, w porę zrobiony, myślę, że w porę zrobiony. W końcu przestało wiać, cały dzień czekałem na ten zabieg, cały dzień czekałem, wiało. No i co? No i się w końcu chyba uda. Pokażę trochę moją gębę, już opalenizna bierze. W Saracenie mamy dwie substancje, tribenuron metylowy oraz florasulam. No, mówię, przede wszystkim rzepak, rumiany, jakaś tam kamoska mała, no przede wszystkim rzepakowate chwasty, koszulka z Waltry. O, będziemy jechać pod słońce akurat, więc nie wiem, czy uda mi się coś tutaj nagrać, ale dobra. Jęczmień to taka uprawa niszowa, zresztą mówiłem Wam, że jest ona na systiwie. Nie planuję tutaj robić te jedynki, ale za to kupiłem już sokoła na zabieg T2. Planuję tutaj jedną ochronę na liść flagowy, pewnie tutaj będzie problemem skrzypionka. Pójdzie soku Max, mamy tam dwie substancje aktywne, protiokonazol oraz fluoksastrobina. Zabezpieczy nam tutaj jęczmień przede wszystkim rdzą, bo jęczmień to często rdzawe tematy, lubi go dopaść właśnie rdza. I co jeszcze? No, w sumie no mówię, ochrona będzie, ewentualnie wjadę tutaj z regulacją, o właśnie z regulacją, bo jęczmień jest podatny na wyleganie. No i tutaj mamy rzepaczek w całej okazałości. Ładnie to wygląda, do kwitnienia jeszcze parę dni, dość późno w tym roku.
No i dobra, idziemy do ciągnika i jedziemy z koksem. O, jęczmień opryskany. Teraz, żeby wypłukać opryskiwacz po pastach w jęczmieniu przed gwiazdem rzepak, jedziemy z resztą grzybówki na pszenicę. Ale jak już jesteśmy w hali, tutaj z pana czarnego biorę wodę. Pokażę wam dzisiejszą produkcję. Nie był to dzisiaj dobry dzień na opryski, bo cały czas wiało, ale było piękne słońce. Mamy dzisiaj na produkcji, no już teraz wiadomo, schyłek dnia 20. Mamy dzisiaj wyprodukowane 80 kW. Także spora produkcja. Mówię, gdyby ktoś był zainteresowany, no to myślę, że mogę polecić Lumifil Innovations. Jakby ktoś chciał, to się odezwijcie na PW. Podam namiary do Przemka. Podjedzie, wyceni. No i myślę, że można podziałać. No piękne warunki są. Czemu to w dzień tak nie mogło być ładnie? Tam się odbywa próbne pompowanie studni. Film ze studni też zobaczycie na dniach. Idę dodać gazu, żeby to szybciej nalać. No i lecimy z zabiegiem rzepaku. Jak widać, rzepak w tym roku, pomimo tego, że jest 10 maja, znacznie opóźniony. Faza jeszcze zwartego zielonego pąka. Gdzieś tam jakieś pojedyncze naprawdę malutkie wystrzały. No i przyszło ciepło, pojawiły się szkodniki. Generalnie wyskoczy nam tutaj dzisiaj słodyszek rzepakowy. W tej fazie, jak tam na jednej roślinie po 3, 4, nawet 5 sztuk siedzi, no to trochę nam tego plonu może zniszczyć, może zjeść. Także leci tutaj 0,3 litra karnedinę, czyli acetamipryt, żeby go tutaj zrzucić. No i dodatkowo jedziemy jeszcze z ostatnią porcją Dr. Greena, Dr. Green Energy NK1040, żeby dodać mu troszkę tego potasu przed kwitnieniem, takiej energii, żeby praktycznie skumulował te siły na wytworzenie plonu, kilogram na hektar. Dodatkowo 2 kg Dr. Green rzepak. Mamy tam mikroskładniki: miedź, cynk, mangan, molibden i żelazo. No i bor oczywiście. Bor w kilogramie mamy 100 g boru. W 1 kg Dr. Greena jest 200 g czystego składnika mikroelementów. No, kompleksowo, tak, nawóz ułożony pod potrzeby rzepaku, pod potrzeby rzepaku zbilansowany, że tak powiem, a widać miejscami, gdzie dolinka, to już większa rosa jest. Daje tylko 140 litrów wody, bo jednak rośliny są mokrawe, w zupełności nie ma potrzeby dawać więcej. Dzięki temu możemy jechać, o, nie widać, akurat nagrywam telefonem, zapomniałem kamery, możemy jechać szybciej. Jedziemy dokładnie, ile? O, 14 na godzinę, musimy włączyć napęd pod górkę, się tam gdzieś na kopie. O, już jestem u góry. Zawrócę, obrobię poprzeczniach w drugą stronę, jeszcze parę słów tutaj dopowiem. Jedziemy w drugą stronę. Troszkę tutaj trzęsie, bo rzepak po pokusie na glinie takich, wiecie, trochę klub powyciągał. Jak to zaschło, to teraz taka trzęsiawka. Belka Amazonki daje sobie świetnie radę. Jeszcze też co do Dr. Greena, bez problemu zamówicie go na sklepie Bicagro. No, fajny skondensowany nawóz, dobrze się miesza. Usypujemy, nie musimy nic mieszać. 100 rebeczek odmierzonych po 4 kilo. Nie wiem, czy mniejsze też są, czy nie. Szybko, wygodnie, nic się tam nie waży, także najważniejsze. No i rzepak nie jest może jakiś idealny. Powiem tak, pszenicę mamy bardzo ładne, a rzepak taki jest normalny. Nie jest tam żaden wybitny, przeciętny, ale chociaż powiem wam, że rzepak nieraz może zadziwić, może nie wyglądać, a będzie plon. A nieraz są takie rzepaki, że wyglądają na 5 ton albo i lepiej, a tego plonu niestety nie ma. O, tutaj widać, jak LEDy WSM-u oświetlają mi belkę, zresztą nie tylko LEDy tutaj na belce, bo to też, jak widzicie, oświetlenie świetne w ciągniku, tak? Teraz, o, włączyliśmy
samą belkę. Zobaczcie, jak ładnie świeci. Pięknie, pięknie. 4000 lumenów, dwie sztuki zapalone. Teraz to nocna praca, to jest przyjemności. I pola ubywa i sprzętem, i tutaj, że tak powiem, światłami. No, objedziemy, że paczki, pierwsze pole. Jeden opryskiwacz na wszystko wystarczy, mówię, dawka wody okrojona. I będziemy mogli kończyć dzień. No i kończymy tego vloga. Trzymajcie się, do zobaczyska, na razie, cześć.